Witam Państwa w kolejnym odcinku o podświadomości. Jak obiecałam poprzednio, będę kontynuować temat wyrażeń i skojarzeń, które mamy w swoim życiu. Nasza podświadomość, żeby mogła dokonać zmian, ona musi być prowadzona za rączkę, jak małe dziecko, z tym, że ona jest wielkim buntownikiem. Jeżeli będziemy ciągle patrzeć na własną podświadomość, bez której my nie możemy żyć, to może zrozumiemy, że powinniśmy jako logika, jako świadomość prowadzić ją w taki sposób, aby była szczęśliwa, zadowolona. I najważniejsza rzecz, podświadomość musi czuć, że my również jesteśmy jej przyjacielem. Nie ma takiej sytuacji oczywiście, że podświadomość sobie gdzieś pójdzie. Nie. Ona będzie żyć z nami, ale będzie działać według własnych wzorców i zachowań. Nie wiem, czy Państwo słyszeli, ale ja wielokrotnie w moim gabinecie przychodzi klientka, rozmawiamy, omawiamy tematy i ja mówię, że żeby cokolwiek się zmieniło, ona musi zacząć pracować nad podświadomością i nad zmianą skojarzeń. Pierwszym takim elementem powinno być inne spojrzenie na życie. Nie mam tu na myśli innego spojrzenia czy światopoglądu, ale po prostu patrzeć na rzeczy bardziej pozytywnie. Ja wiele razy to słyszałam. Pani Doroto, kiedy ja zaczynam myśleć pozytywnie, kiedy się staram, kiedy próbuję się zastosować do zaleceń, które są w książkach, to w jej życiu dzieje się odwrotność tego, o co ona prosi. Każdy z Państwa, który próbował kiedyś tej metody i doświadczył, to ja teraz wyjaśnię, dlaczego tak się dzieje. I znowu wrócę, będę się wielokrotnie powtarzać. Podświadomość, która przez 30-40 lat nic nie robiła i leżała, a tu nagle świadomość logika każe poprzez pozytywne myślenie ruszyć tyłeczek i iść do pracy. Bo przecież to podświadomość, ona przyciąga do nas ludzi, ona przyciąga do nas okazje, ona przyciąga dobro. A po co ona miała pracować, jak leżała i nie musiała nic robić, bo działo się to wszystko według wzorca? Jak wtedy podświadomość działa? Robi wszystko, żeby świadomość zniechęcić do dalszych prób. I bardzo często ten efekt uzyskuje. I jeżeli my, jako logika i jako rozum, będziemy znać sztuczki i metody własnej podświadomości, to proszę Państwa, wiele rzeczy przetrzymamy, ale ja Państwu dzisiaj mówię, cel zostanie osiągnięty. Bo jedna podświadomość będzie się bardzo buntować, będzie robić, przyciągać tak ciężkie i trudne sytuacje, że człowiek powie, machnę ręką, bo boję się. A tu się nie ma czego bać, bo znowu jest jedna wielka zasada. Podświadomość będzie robić numery, ale nigdy nie zrobi nam krzywdy. Nigdy nie doprowadzi do jakiegoś nieszczęścia z powodu tego, że my chcemy myśleć pozytywnie. I to jest pierwsza metoda podświadomości, zniechęcić pacjenta do tego, żeby przestał myśleć o jakichkolwiek zmianach. Pomyślmy sobie, że jeżeli mamy bardzo dobrą pracę, mało pracujemy, dużo zarabiamy, czy nam się będzie chciało iść i jeszcze więcej pracować za tą samą cenę? Tak właśnie próbuje manipulować podświadomość osób, którzy pragną zmian. I w konsekwencji co się dzieje? Taka osoba się przestraszy, bo mówi, po co moje pozytywne myślenie, jeżeli ja osiągam wręcz odwrotny skutek. A ja tu dzisiaj Państwu mówię, to jest pułapka podświadomości, która chce osiągnąć swój cel. Mówiąc tu o sytuacjach z naszego życia, bardzo często my ten program wprowadzamy. Ja obserwuję małe dzieci, które już w przedszkolu powtarzają takie zdanie, ale mam pecha,
A jeszcze inni potwierdzają, ale ty jesteś pechowy. W twoim życiu nic się nie udaje, bo masz pecha. I teraz musimy spojrzeć interpretację według podświadomości zbiorowej. I co to znaczy mieć pecha? To znaczy, że wszystkie okoliczności są przeciwko nam, że nic nam nie wychodzi. Cokolwiek chcemy zrobić, będzie nam zabierane. Nie będziemy doświadczać szczęścia. I bardzo dużo filmów jest nagranych o pechowcach, ale napisane są również książki. I proszę Państwa, i podobnie jak z tym słowem masakra. Jeżeli ktoś ciągle każdą trudność, którą napotka na drodze, natychmiastowo będzie interpretował, że ma pecha, to znowu sam wprowadza sugestie do swojej podświadomości. I jest taka zasada. Kłamstwo tysiąckrotnie powtarzane staje się prawdą, nigdy odwrotnie. Jeżeli ktoś o sobie w ten sposób myśli, to te sytuacje, które są przyciągane do jego życia, to nie jest żaden pech. Po prostu jego podświadomość takiej osoby jest zaprojektowana tylko i wyłącznie na trudności, na kłopoty i blokady. I znowu taka biedna już podświadomość nie może inaczej postąpić, tylko taki pechowiec zawsze trafi do miejsca, gdzie spotka go nieszczęście, gdzie będzie musiał doświadczyć blokad. Więc już z góry mówię, każde powtarzanie sugestii, że mam pecha, jest niczym innym jak przywoływaniem nieszczęść. I tu dzisiaj mogę Państwu powiedzieć, że to wszystko można wyleczyć. To wszystko można zmienić. Możemy przestać być pechowcami. Bo ja znam wiele osób, które mają doskonały kontakt z własną podświadomością i podświadomość zawsze będzie prowadzić te osoby tam, gdzie będą korzystne okazje. Podobnie ma się sprawa z lękami. Ludzie się boją. Boją się czego? Mają programy wprowadzone lęków. Ludzie nawet nie wiedzą, że mają lęk, ale sami go również przez wiele lat swojego życia tworzą. W jaki sposób? Boję się tego. Boją się o dziecko, że zostanie okradzione. Boją się, że ktoś mi zrobi krzywdę. I znowu wrócę, jak funkcjonuje podświadomość takiej osoby. Ja mam klientkę, która gdziekolwiek nie pojedzie, zawsze zostanie okradziona. Ja mówię, niech pani w końcu zmieni swój program lęku. Ona mówi, nie mogę go zmienić, bo jak została raz okradziona i to poważnie, to w jej duszy nastąpił program, który stał się lękiem. I od razu Państwu powiem tak, jeżeli my tego lęku nie zmienimy programu, to ta kobieta zawsze, kiedy wyjeżdżała, trafiała w podróży na złodziei. Mi to aż naprawdę było szkoda tej kobiety. Ja jej tłumaczę tak. Pani podświadomość przed każdym pani wyjazdem musi się tak napracować, żeby na przykład w pociągu znaleźć, gdzie będzie jechał złodziej i panią w tym przedziale posadzić. Jak podświadomość to robi? Wszystkie podświadomości we wszechświecie są połączone. Nasza podświadomość może dokonać wszystkiego. Ja na własnym doświadczeniu mogę powiedzieć, że podświadomość może nawet zatrzymać pociąg. Może zrobić wszystko, może dokonać zmian. Z tym, że mówię, ona znowu będzie działać według wzorca. Jakiego? Na przykład lęku. I proszę Państwa, lęki przyciągają sytuację. To jest zasada. Ale może być również tak, że te lęki zostały zaprojektowane już w dzieciństwie przez rodziców, nie wiem, przez kogokolwiek. I na przykład dana osoba w sposób świadomy
nie obawia się niczego, ale jej podświadomość ma lęk i ona będzie w ciągu całego życia realizować jej lęki. Chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na jeden wyraz, który jest powtarzany przez dziesiątki osób. Proszę Państwa, według słownika polskiego istnieje taki przysłówek jak strasznie, straszny. I interpretacja służy określeniu zjawisk czy wydarzeń przerażających, pełnych grozy i wzbudzających strach. Natomiast potocznie służy do określenia bardzo, niezmiernie, szalenie. Proszę Państwa, w jakim i kiedy używamy słowa straszny? Strasznie Cię kocham, strasznie za Tobą tęsknię, strasznie jestem zadowolona. I to powtarzają i dzieci, i dorośli. I czy ktoś zadał sobie kiedyś pytanie, że nie może znowu być dwóch przeciwstawnych skojarzeń dla naszej podświadomości? Jeżeli mówimy kocham, to mogę określeń użyć bardzo, mocno, niezmiernie. I po co jest to słowo strasznie? Proszę Państwa, strasznie to może być straszny film, może być straszna ulewa. I to się wtedy interpretacja jest kompatybilna. Bo jeżeli film jest straszny, to wiemy, o co chodzi. Podświadomość, idąc na straszny film, wie, czego oczekuje. Ale jak biedna podświadomość będzie reagować? Strasznie Cię kocham. Zastanawiam się, ja nigdy tego słowa nie używałam, bo gdzieś już od dzieciństwa wiedziałam, że nie powinno być używane. Bardzo się zastanawiam, jak reagują relacje między ludźmi, gdzie ktoś do kogoś mówi: strasznie Cię kocham, strasznie za Tobą tęsknię. I tu mam prośbę. Jeżeli ktoś z Państwa praktykuje takie powiedzenie czy wyznanie miłości i jak się toczą wtedy jego związki i relacje z drugą osobą, to z przyjemnością dowiem się, jak to faktycznie działa, bo w tym kierunku akurat wśród moich klientów nie mam takich doświadczeń. Dziękuję serdecznie i zapraszam do kolejnego odcinka na temat podświadomości.